No niestety, kij ma dwa końce i tak długa lista polowań robi też krecią robotę, no niepotrzebną, bo mieszkańcy, którzy widzą tak wielgachny spis, mówią, a kiedy my możemy wychodzić do lasu? Kiedy my możemy korzystać z tych uroków Puszczy Zielonki? No oczywiście powiedzieć im nie można, że są to fałszywe terminy, bo tak naprawdę z użyciem mediów społecznościowych ta informacja bardzo prędko by obiegła świat.